Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli Hydrochlor się kłania. W związku z coraz częstszymi pytaniami a propos mojego baniaka, tego, bo inne Was nie interesują, zresztą się nie dziwię w sumie. Na 45 na pewno zamierzam popracować. Na razie to jest mój poligoniak. Tam testuję rośliny, które mogą wytrzymać w warunkach low-techowych i które fajnie rosną i chcę je później rozsadzać i trzymać w warunkach właśnie będą rosły w low-techu po restarcie i nowej aranżacji. Na razie to wszystko jakoś fajnie wygląda, znaczy no, może nie fajnie dla Was wygląda, dla mnie po prostu jak akwarium jest praktycznie bezobsługowe, nie trzeba w nim podmieniać wody, nie trzeba w nim dolewać żadnych praktycznie nawozów i prawie nic przy nim nie trzeba robić, to dla mnie jest akwarium no takie jak powinno być, no praktycznie bezobsługowe. A wygląd, no wygląd też fajnie jak jest, jak fajnie wygląda, ale skoro rośliny są zdrowe, ładnie rosną, ryby są zdrowe. No dobra, nieważne, nie o tym miało być. Miało być o tym baniaku, dokładnie. To jest 208 litrów brutto w akwarium ramowe, które postawiłem 4 lipca, z tego co dobrze pamiętam. Teraz co? Filtracja. Filtracja na dzisiejszy dzień to jest filtr JBL-a 700. E700 to jest kaskada FZN2. Teraz mogę Wam powiedzieć jeszcze jakie wkłady. W kaskadzie jest keramzyt w jednym, w tej większej komorze, plus włóknina filtracyjna, a w drugiej jest zeolit. Co jest w 700? Na dnie jest ceramika. Powyżej jest woreczek, jeden mały z zeolitem, i drugi jest z biokulami. I powyżej są gąbki. No i to jest taka filtracja na dzień dzisiejszy, z której jestem właściwie zadowolony, bo akwarium fajnie wygląda. Niedługo wróci z serwisu mój nowy filtr. To jest również filtr JBL-a, tylko to jest E1501. To jest spory filterek, który właściwie sam tu by wystarczył, ale myślę, że go dodatkowo postawię właśnie obok tej 700 i będę miał po prostu z głowy czyszczenie filtrów na dłuższy okres czasu, bo tą kaskadę to jednak co 2 tygodnie mniej więcej trzeba czyścić, bo bardzo spada jej przepływ. Ale to też przede wszystkim, że na wlotach filtrów zamontowałem prefiltry z gąbki, które się dosyć szybko zapychają. Prefiltry są w tym celu, że mam tutaj niezliczoną ilość krewetek Babauli i Red Sherry. Mam również krewetkę filtrującą. Były krewetki Amano, ale ostatnio ich przez dłuższy okres czasu nie widziałem. Co następne? Obsada rybna. 6 kirysków spiżowych, 6 mikrorozbor galaksy, około 30 neonów czerwonych, jedna kosiarka, dwie brzęki wysmukłe, Titeja. No i to tyle. Co jeszcze? Dlaczego tak niedobrana obsada? Część obsady jest z mojego starego baniaka 45, jakoś się ich po prostu nie mogę pozbyć i tak to po prostu zostało. No, może z czasem się tej kosiarki pozbędę, tych brzenek Titeja. Na rzecz na przykład kilku otosków i to będzie tak mniej więcej tyle. Możecie się zapytać, dlaczego tak trochę dziwnie pływają. Neonki niektóre są po prostu nażarte. Wczoraj miały głodówkę, przedwczoraj karmiłem je ostatni raz około południa
Więc dzisiaj po prostu, jak je karmiłem właśnie też koło południa, bo trochę dzisiaj pospałem, to no, nażarły się jak głupie. Nie powiem, że dużo jadły, dużo je karmiłem, ale z tego względu, że podaję również tutaj krewetkom pokarm i tym dennym rybom, bo kosiarka też z góry nie pobiera pokarmu. To kosiarki, które się dorwą właśnie do takich tabletek małych, które daję dla krewetek i kirysków, to po prostu potrafią te neonki wziąć, taką tabletkę wziąć i gdzieś popłynąć i wsuwają po prostu, aż prawie nie pękną. Więc ciężko jest je karmić. Staram się ogólnie karmić ryby 2-3 razy dziennie. I tak to wygląda w stosunku do ryb. Teraz obsada roślinna. No to tego jest dużo. Postaram się wymienić wszystkie, które pamiętam, albo które ewentualnie zapisałem sobie, bo trochę tego jest. To jest, zacznijmy od możliwe od tak, hydrokotyle verticillata, Alternatea redica, Glossostigma elatinoides. Boże, przepraszam was, że tak kaleczę tą łacinę, ale no niestety się jej nie uczyłem. Co jeszcze mam? Gałązetkę kulistą, tu też będzie ciężko to przeczytać dla mnie. To jest Cladophara. Dobra, już nie będę kaleczył. Mam jeszcze dwa mikrozoria, mikrozorium Pteropus i mikrozorium Windelow. Nie, przepraszam, trzy. Tego trzeciego nie pamiętam nazwy. Dobra, no nieważne. Następne. Limnophilia sessiflora, Hydrophila polisperma, Echinodorus blacheri, duży heniu, Vallisneria spiralis tiger, Eleocharis parvura, Cardamina lyrata, Pogestemon helferi, Lileophis mauritania, Cryptocorynae X vilisi, Cryptocorynae venditi tropica, Anubias bateri vernana. Mam również dwa gatunki mchów. To jeden to jest mech jawański, a drugi to jest... Zabijcie mnie, ale nie mam pojęcia, jak nazywa się ten mech. Tutaj jest z tyłu. On tak dokładnie się przyczepia bardzo blisko do korzeni. Także nie mam pojęcia, co to jest za gatunek mchu. Rósł w zoologicznym na obrzeżach akwarium. Tak u góry. Kiedyś po prostu gościu przywiózł z jakimiś roślinami czy z czymś i on po prostu tak na dwóch akwariach sobie rośnie u góry, właściwie na obrzeżach. Ja go również dałem do mojego projektu Wabikusi, gdzie wspaniale się przyjęła Limnophilia sessiflora i co tam jeszcze jest? Chyba Hydrophilia polisperma też tak pięknie właśnie rośnie. Naprawdę, powiem wam, bardzo fajnie to wygląda. Jak mi zarośnie ten baniaczek bardziej, ten słoiczek, w którym to zrobiłem, to wam wtedy pokażę, jak będzie na co patrzeć. No dobrze, no to dwa gatunki mchów. Co mam jeszcze? Rotala rotundiflora, Sagittaria cebulata i Bacopa caroliniana. No i to by było chyba na tyle z obsady roślinnej. Co jeszcze mam? Mam tutaj coś takiego, co mi wyrosło. Nie wiem, czy widzicie tam z tyłu za tą kryptą i pomiędzy kryptą i Sagittarią takie listeczki. To tego nie sadziłem. Pod spodem mam ziemię ogrodową i najprawdopodobniej to właśnie z tej ziemi wylazło. Takie czasami niespodzianki są. Wylazło z tej ziemi i tak sobie rośnie. No i niech sobie rośnie, mi to nie przeszkadza.
Mam jakąś ciekawą roślinkę, którą, no może wy będziecie widzieli, co to jest. Nie wiem. Wyrosło i sobie rośnie. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Glossostigma jakoś praktycznie nigdzie w innych zbiorniczkach nie chciała mi rosnąć. Tutaj też specjalnie na początku, teraz zaczęła rosnąć, ale przykrywa ją systematycznie ten henio. Jak Sagitaria, nie Sagitaria, tylko Parvula nie chciała mi na początku rosnąć, tak zaczęła teraz w miarę też odkąd kiedy podaję co dwa z butli, to też zaczęła mi w miarę lepiej rosnąć. Co do mchów, mech jawański, no to praktycznie jest w zaniku w tym akwarium. A to ze względu na to, że moja kosiarka po prostu go uwielbia. I jak tutaj był olbrzymi kłębek mchu, z parapeciaka wsadziłem, to tego, z niego praktycznie nic nie zostało. Ale tutaj mam trochę mchu w tym kącie u góry. On zasłania wylot z kaskady i tam rośnie ładnie, bo tam kosiara po prostu nie dosięga. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Glonów praktycznie nie ma. Zresztą możecie to zobaczyć, jak to wygląda. Rośliny nieźle rosną. Jestem z tego zadowolony. Teraz wam mogę powiedzieć jeszcze o nawożeniu, bo to też część was interesuje. I o oświetleniu. Zacznijmy od oświetlenia. Tu jest 100 W, 40 W ze świetlówki T8, to jest Sanglo świetlówka 6700 bodajże, z tego co pamiętam, kelwinów. Oprócz tego mam 3 świetlówki LEDowe, to jest około 60 W i mam jeszcze jedną świetlówkę RGB, która świeci w kolorze czerwonym. Trzy świetlówki LEDowe świecą w kolorze, dwie w kolorze 6,5, jedna w kolorze 8,5 Kelvina. Dobra, teraz o nawożeniu na koniec. Jak ja nawożę? Właściwie ostatnio nawożę praktycznie codziennie Carbo takiej firmy, jakieś tam najtańsze Carbo. Nawożę 7 ml na ten duży baniak, 5 albo 7, jak mi się tam przypomni. Najczęściej jest to 7 ml, ale często jest tak, że daję 5. Co jeszcze? Do tej pory dawałem taki nawóz. To jest makro. Nie wiem, czy to da radę wyostrzyć, co tu jest. Dawałem tego około... Wyostrz się. No nie wiem, przepraszam was, ale no to jest nagrywane z komórki i jest jak jest. No niestety na razie nie mam kasy specjalnie, zresztą nie mam na głowie, żeby kupować specjalnie jakiś sprzęt, ale może gwiazdka przyjdzie, zobaczymy. Więc lałem tego od 3 do 6 ml, czyli tyle, co powinno się dawać na minimum 50, maksimum 50 litrów. Nie, minimum. Dobrze. Minimum tyle się daje na około 50 litrów, więc tego nawożenia praktycznie w ogóle nie było. Co jeszcze tutaj w tej chwili? Ostatnio spuściłem sobie, 3 dni temu bodajże, rozpuściłem sobie solę. Też jakieś tam najtańsze kupiłem z mieszankę makro z Allegro, naprawdę jaka była najtańsza, plus potas. I to zmieszałem razem, to mam w jednym słoiczku, tego podaję od 3 dni
3 ml na ten baniak i na tą ilość roślin. Plus pół mililitra żelaza leję, też z soli. I to też podaję od 3 dni. Ciekaw jestem właśnie wyników. Nie podawałem tak, no bo to jest raczej sporo z tego, co sobie przeliczyłem w porównaniu do tego, co do tej chwili nawoziłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz obserwuję baniaczek, czy nie daj Boże nie wyjdzie jakiś glonów, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że nie, bo do tej pory naprawdę mało nawoziłem, ale rotalla była słabo wybarwiona, więc stwierdziłem, że zacznę nawozić. No i co jeszcze? I to wszystko, co podaję. No podaję CO2 jeszcze. CO2 leci przez... Włącza się na pół godziny przed włączeniem światła i wyłącza się na około godzinę przed wyłączeniem światła. I w ten sposób leci. Nawozy staram się dawać albo przed, albo zaraz tuż po włączeniu światła. No i tak to wygląda. A właśnie jeszcze podłoże, bo podłoże też niektórych z Was interesuje. Podłoże jest tutaj sporo, jak widać. Przez to powierzchnia baniaka nie jest aż taka duża. No właśnie nie powiedziałem Wam o wymiarach baniaka. To jest 130 cm na 40 wysokości, 40 szerokości. Co do podłoża, wracając, jest to ziemia ogrodowa zmieszana z kurkami gliniano-torfowymi pokruszonymi i keramzytem. Dlaczego tak? No, myślę, że to jest odpowiedniejsza mieszanka. Zresztą po moich roślinach widać, że bardzo im ta mieszanka pasuje. Sporo siedziałem nad podłożem, zastanawiałem się, jak je dać. Uważam, że rośliny rosną ładnie, więc można również dawać na samej ziemi ogrodowej. Nie mówię, że nie, tylko dużo ludzi później narzeka na przykład na jakieś beztlenowe miejsca, na siarkowodór i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego względu dałem keramzyn, który jest świetnym miejscem na przykład dla rozwoju bakterii tlenowych właśnie, między innymi. No ale dobra, to jest już dłuższa historia o podłożu. Co jeszcze? No i oprócz tego jest czarny żwirek i to wszystko jest w podłożu. O, i tak wygląda moje 208 litrów. Rośliny rosną, jak widzicie, bardzo fajnie. Trochę mam problemów z tym mikrozorium. Ono jakoś tam super nie rośnie, ale z tego, co czytałem o mikrozoriach, one raczej powinny być przycinane od czasu do czasu. Zwłaszcza te stare liście powinny być usuwane. Popatrzcie, mam wszędzie pełno szczepek tego mikrozorium, więc pewnie sporo idzie wartości odżywczych. Ta roślina pompuje w te szczepki. No i wiem, może to powinienem usuwać, ale ja też, ja jestem cały czas, mówię, zwolennikiem akwariów, w których się naprawdę w miarę mało ingeruje i mało miesza. Może z tego względu też mam, no nie mam glonów i mam spokój. Dlaczego właśnie też kulki gliniano torfowe w podłożu? Bo na przykład mam kryptokoryny, które lubią właśnie takie podłoże i popatrzcie, jak one wyglądają. No, są zdrowe, piękne. Tu jest druga krypcia Anubias, który mi właściwie w ciągu pół roku potroił, jeśli nie czterokrotnie zwiększył swoją masę zieleni. No popatrzcie, gwiazda wodna jest zdrowa i piękna. To jest Pogestemon Helfen. Hemianthus też rośnie w tempie po prostu no strasznym. Ja go tutaj tnę i nawet nie tydzień czasu i on podwaja swoją objętość. Zarosłby mi tu momentalnie.
więc znowu go będę musiał przyciąć do tego, bo chcę mieć z niego trawniczek, a nie ścianę przed akwarium. Sagitaria to już w ogóle lepiej nie mówić o tym zielsku, bo to po prostu rośnie w tempie koszmarnym i część też będę musiał powyrywać i coś z nim zrobić i właśnie z tego robienia poznałem właśnie takich ludzi, którzy mają 5 akwarii. Największy 750 litrów, później jest 375, z tego co pamiętam, 200 z czymś i 2 jakieś małe. Więc tylko, że oni mają problemy z roślinami, więc myślę, że jak będzie trochę czasu i oni będą mieli więcej czasu, to się któregoś dnia spotkamy, może nawet z tego spotkania nakręcę jakiś filmik i wam pokażę, jak to wygląda. Co jeszcze? Spodziewam się zmiany oświetlenia na święta. Najprawdopodobniej będzie tutaj nowa belka oświetleniowa na bazie LED. Będą to same LEDy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będę testował te LEDy, jak rośliny będą na tym rosły. Zresztą zobaczycie same. Na razie nic nie chcę mówić, żeby nie zapeszyć. Belka jest zamówiona, jest na razie w trakcie produkcji pod moim kątem. No dobra, no to tyle na dzisiaj. Czekam jak zwykle na wasze komentarze. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, cześć.